W zarabianiu dużych pieniędzy jedyne, co da się przewidzieć, to że niczego nie da się przewidzieć. Ludzie co pokolenie robią kasę na czym innym. Ale pewnie domyślacie się, co obecnie pomaga w zarobieniu dużego hajsu. Nie? Internet! Chyba nikt nie jest tak znany na liście młodych polskich milionerów jak Piotr Kaszubski. Tak, jego nikomu nie trzeba przedstawiać. Piotrek pierwszy swój milion zarobił mając już 19 lat i sprzedawał powietrze, które miało pomóc ci schudnąć. Pierwszy wyrok usłyszany poniżej 25 roku życia. Ale może wyjdzie zanim skończy 35. Koledzy z celi już go pokochali. Jaki kraj, taki wilk z Wall Street. Skoro już jesteśmy na naszym podwórku, 17-letni Mateusz Mach miał pomysł na apkę, dzięki której hip-hopowcy mogliby komunikować się za pomocą gestów. Tak powstaje FiveUp, na którego rozruch Mateusz już po pół roku dostał aż 400 tysięcy złotych. Apka okazuje się czymś więcej niż zabawką dla ziomków. Staje się pierwszym komunikatorem dla osób głuchych i niedosłyszących. W zeszłym roku firmę Mateusza wyceniono na 1 000 000 złotych. Szacun dla niego. Ale nie tyle za zarobiony hajs, ile za to, co zrobił dla ludzi niesłyszących. Pewnie nieraz w życiu słyszeliście, że gry to strata czasu i że do niczego w życiu wam się nie przydadzą. To ode mnie usłyszycie coś innego. Jest jeden gość, Sahil Arora, szerzej znany jako Universe, który gra w Dota 2. To taka gra, w której razem z innymi użytkownikami musicie zdobyć twierdzę przeciwnika. Wiecie co? W samym tylko 2016 roku zarobił 650 tysięcy dolarów, stając się tym samym najlepiej zarabiającym e-sportowcem na świecie. Nie? O kur... Game over. Tylko nie pozwólcie, żeby gry wyzwalały w was negatywne emocje. Szkoda, prawda? Hazard nie jest najlepszym sposobem na bogacenie się. Ale międzynarodowe turnieje pokerowe to co innego. O Sebastianie Malcu zrobiło się głośno w zeszłym roku, kiedy wygrał 1 000 000 euro w European Poker Tour. Chcecie wiedzieć, ile lat ma Sebastian? 21! Blackjack, motherfucker! Ale my gramy w pokera, stary. A, kurde. Dziewczyny, teraz będzie coś dla was. Niejaka Michelle Phan zarobiła w zeszłym roku 3 miliony dolarów na czymś, co mogłaby robić każda z was. Otóż na publikowaniu w sieci filmików, gdzie uczy, jak robić make-up. Tak po prostu. Kiedy jej tutorial o tym, jak zrobić sobie oczy na Lady Gagę, rozpowszechnił się w sieci, firma L'Oreal zaproponowała jej stworzenie własnej marki. Dalej było już z górki. Czujecie się teraz zmotywowane do udoskonalania swoich make-upów? Jaka jest kolejna rzecz, która nie jest obca wielu kobietom? Gotowanie. Wie o tym Rosa Rapansino, czyli najsławniejsza i największa kucharka YouTube'owa. Wiedziała też, odpalając swój kanał, że tak zwane crossy z innymi youtuberami bywają nieocenione, dlatego do wielu odcinków zapraszała gości. Tyle wystarczy? O, dzięki, idealnie. Wiesz coś o crossach? Tak, ale co, odpuszczę sobie. Ja nie lubię crossów. Chcieli mi wcisnąć jakiegoś młodzieżowego aktora, ale się nie zgodziłem. Aha. Inni goście, którzy zrobili karierę na YouTubie, to panowie znani jako Smosz. Możecie ich kojarzyć choćby z tego, że pomysły zżynają od panów znanych jako Abstrahuje. Ochrona! Tak czy inaczej, panowie zarobili w samym tylko 2016 roku 8 milionów dolarów. Tam pobiegli. Najbogatszy youtuber świata to PewDiePie, o tym wie każdy. Ale kto jest drugi na liście najlepiej zarabiających youtuberów? Dokładnie. Roman Atwood, czyli taki zagraniczny Sylwester Wardenga. Tylko o ile można byłoby uwierzyć, że zarabia tyle dzięki prankowym filmikom, o tyle pewnym szokiem jest, że najwięcej wyświetleń obecnie przynosi mu kanał, na którym pokazuje urywki z codziennego życia swojej rodziny. A konkretnie w 2016 roku zarobił 9 milionów dolarów. I tak z zagranicznego Wardęgi Roman stał się zagranicznym Beksińskim. Jezu,
zabiło mnie za to porównanie. Zara Larsson kończy w tym roku 20 lat. Co osiągnęła do tej pory ta młoda dziewczyna? A całkiem sporo. Choć jej początki były skromne i nie zaczynała od publikowania swoich materiałów w sieci, a zaczynała od Mam Talent, gdzie jako 11-latka już zaśpiewała, fenomenalnie wykonała piosenkę My Heart Will Go On. Obejrzało to 15 milionów osób na YouTubie. Na jej debiutancki krążek trzeba było czekać 5 lat, ale było warto. W samym tylko zeszłym roku zarobiła 10 milionów dolarów. Nie oszukujmy się, dzisiaj nikt nie ma czasu czytać. Nie chodzi tutaj tylko o książki, ale również o przydługie artykuły. A wszystko dlatego, że mamy zbyt wiele na głowie. 17-letni Anglik Nick D'Aloisio też o tym wiedział i wpadł na pewien genialny pomysł. Aplikacja, która streści Ci wszystkie wiadomości, artykuły czy książki do kilku najważniejszych zdań. Tak powstało Samli. Nick nie stworzył apki sam. Pomogli mu programiści, których zatrudnił, ale pomysł był jego. I właśnie ten pomysł i tą apkę kupiło od niego Yahoo za 30 milionów dolarów. Tego gościa nikomu nie trzeba przedstawiać. Niekwestionowany lider wśród milionerów, którzy majątek zbili dzięki internetowi. Justin Bieber. Jego mama zaczęła publikować na YouTube jego występy, gdy miał 13 lat. Rok później podpisał swój pierwszy kontrakt płytowy. Do tej pory wydał 5 płyt, ma 23 lata, a każdy publikowany przez niego teledysk bije nowe rekordy popularności na YouTube. Cóż więcej dodać, chłopak zarobił w samym 2016 roku 56 milionów dolarów. Można go lubić albo nie, ale na pewno nie odmówimy mu jednego. Zainspirował bardzo, bardzo wielu. Internet od samego początku miał jeden cel – ułatwić nam życie. I przyznacie, że odpowiednio użyty sprawdza się w tym świetnie. No bo co ułatwia życie bardziej niż 56 milionów dolarów przychodu rocznie? Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach.